Siema ludzie, z tej strony Kerzy, a to jest kolejny Vanilla Jan w The Binding of Isaac Wrath of the Lamp. Dzisiaj gramy Blue Baby, było ostatnio. Tylko zobaczę, co tu jest. Ha! Aż kusi, żeby zostać. A co mamy tu? Zostajemy tu, zostajemy, zostajemy! God damn it. Szkoda, że nie Guppy's Tale, czy już w ogóle. Dobrze sięgnęło. Damn it. A miałem mówić, że właśnie o co nie było Blue Baby, więc nie, a tu. God damn it. Dobra. Dwa centy, yeah. Dajemowa, nawet dwie bomby dajemowe, yeah. Początek bardzo fajny, no nie licząc Enviego oczywiście, ale prócz tego nie narzekam, w ogóle nie narzekam na cele. Ja? Teraz najmniejszych, jeżeli ich w ogóle trafimy. Dobra. Powoli, ale pod kontrolą przynajmniej. Envy na basemencie albo celarze jedynce to jest tragedia. Na base damage'u i niczym innym. Nawet jak odwiedziliśmy itemem, to co z tego? To akurat nic nam statystyka się nie zmieniło. Okej, okay, jest pill. Shit. Bombs are keys. Tak nie ma, bo mamy dwa klucze, ale jeżeli będzie jeszcze jedna Bombs are keys albo Flat Penny, to będzie dobrze. Dobra. Eternal można wziąć, bo w wypadku Blue Baby to nie ma większego znaczenia. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze zwykły secret wypadałoby znaleźć. Ładnie. Jeszcze tylko 2 centy. Nice, damage up. A my i tak zerkniemy do sklepiku. Będziemy mieli 2 klucze. Gdy wyjdziemy z tego flow'u i będzie w porządku. O tak. Steam Sale na samym początku to jest akurat świetna inwestycja. Szczególnie na celarze jedynce. Oczywiście basement jedynka to tak samo byłoby dobrze. Kwestia po prostu, że na pierwszym floorze. Basement dwójka, czyli będzie łatwiej. Zużywamy bomby na wszystko, co się da, ponieważ mamy ich w nadmiarze i na pewno ich nie zużyjemy. Jako Blue Baby, boss trapiumy zawsze są dla nas dostępne. Pageant Boy. Weźmiemy go. A to tu mamy bezużyteczny item. Ponieważ nic nam nie da, jedynie zmieni wygląd. Albo nie. W wypadku Blue Baby w ogóle nie zmienił wyglądu. I weźmiemy sobie. Chociaż
Poczekamy, aż pokonamy bossa. Żeby głupio nie dostać hita. I ty... już nie żyjesz. Patrzymy, czy nie ma coina. Nie ma coina. Okej. Już szybciej tutaj. Właśnie, tak myślałem. W tym wypadku nie wiem, czy jest... czy opłaca się w ogóle... ten... Pageant Boy brać. Może tu będzie sklepik? No niestety nie, pewnie jest wyżej. Czy wejdziemy w ten ten pokój na górze? I będzie na górze albo na prawo, okej. Okay. Tutaj na spokojnie tych rozwalimy. Nice! To już szkoda, że na razie liczymy cały czas pup, a nie coś ciekawszego. Czy to jest ten pil, co myślę? Nie. Jest to Tears Down. Drugi boss monster może? Nie, Steven. Jakby był to damage up. Ojej. Chcę go załatwić szybciej troszeczkę. O właśnie. Co mamy tu? Dwa itemy gapi, he? I zawalczymy, co mi tam? Jeszcze w ogóle Super Secret poszukamy. Poszukiwanie zaczniemy odtąd. Myślałem, że na tym skończymy. Jeszcze jest potencjalnie w trzech miejscach. Steven jest bardzo fajnym familiarem akurat, więc nie narzekam na to, że go dostałem. O! Co to jest? Dobre. Mhm. Dobra? Mhm. Fajnie, nie? Dobra, bardzo. Muszę tutaj przyciąć, bo dostałem bardzo dobre ciastko. Nie mogłem poczekać. Ze zjedzeniem go. Tego już rozwalimy zwyczajnie, nie ma co się bawić. Jeszcze bomba, po co nam bomba? Ajej. Dobra. Już. Chyba po ciastku. Tu nie ma super secreta. Tu jest. Liberty Cup? Bardzo dobrze. Bardzo fajny trinket. Jeden z moich... ulubionych nie, ale... z tych docenianych. Z tych, których nie biorę. Tylko dlatego, że nie mam nic innego w tym slocie trinketów. Dobra. Bierze tylko ostatni. Speed. Nie, już wolę mieć Liberty Cup.
Jeden kluczyk. Na razie zaoszczędzimy. Wiemy, że tutaj na lewo będzie item room. Forget me now. Na pewno użyjemy. Nie szkoda nam spacji, więc na pewno użyjemy. Oczywiście nie od razu. Może do 25. Nic specjalnego. I na spokojnie teraz. Nie ma kluczyka niestety. Może tu będzie? Niestety nie. Forget me now użyjemy dopiero, gdy oczyścimy całe floje, czyli wyciągniemy właśnie z tego floju 100%. Po czym go zresetujemy i będzie można znowu odwiedzić item room i dostać item od bossa. Może nawet się uda Dilly Fedelil dostać? Dwa razy. Ojej, no. Słucham? Nie, dziękuję na razie. Ojej. Specjalnie dla was odstawiam ciastko na później, dammit. Sam nie wiem, co robię. You son of a bitch. Albo pomęczymy, albo rozwalimy na koniec. We will see. Dobra, na spokojnie, mijamy ich. Dostaliśmy mini masz na ten pokój. Bo jesteśmy, jak widać, mniejsi i mamy większy zasięg. To nie jest kluczyk. To jest kluczyk. Dlatego właśnie chcę mieć pill. Bombs are keys. Nice. Jeszcze tylko dwa pokoje, więc trzeba by się rozglądać za secretem. Jest w niekonwencjonalnym miejscu. Tylko w jakim niekonwencjonalnym miejscu? Chyba tu. Powiedziałbym, że tu. Nie, stawiałem na to, że jest koło Super Secreta. No właśnie. Poważnie. Nice. I nie wiem, gdzie jest zwykły Secret. Odpuścimy sobie chyba szukanie go. No, giniesz. Znowu bombka. Headless Horseman. Czyli możliwość latania. Można to porzucić. Niech stracę. Ej, uciekłeś. Podniesiemy, odstawimy. Krampus. Dobra. Nice. I tak. Idziemy jeszcze raz. Krusz z tym odwiedzimy później. Ale na pewno nie zapomnimy o odwiedzeniu go. Bardzo wkurzający pokój bez Spectral. Ale my się tym nie przejmujemy.
Na czterech ludzi to już jest przyzwoita liczba. To chyba załączymy później. Okej. Dammit. Wybaczcie. A, już prawie połowa. Demet. Nie chwyciło tak teraz strasznie, więc nie odzywam się. Po tej walce muszę się napić i myślę, że będzie już lepiej. Damage up! Świetnie. A myślę, że nie da się dwa razy deal Fedebil dostać w ten sposób. Mnóstwo muszek. I mało życia. Potrzebujemy... Bombs are keys. Pila. For God's sake. 5 kluczyków. Przyzwoita liczba. A tu zużyjemy jedno i będziemy mieli My Reflection. Bardzo dobry item w połączeniu z Lamp of Coal. Jak widzicie, się zwiększają, więc teraz Range Up jest poszukiwany. Magician. No trudno. Jak jest, to jest. Nie ma za dużo miejsc na Secret i na Super Secret. Tak więc... Czego by nie zaglądnąć i nie poszukać. Jeszcze Super Secreta. Stawiam na to, że będzie tutaj na... Po lewej. Jednak tutaj. Myślałem, że nie będzie przedłużał mapy wzwyż. Ale jednak. Dobra. Jest kluczyk, jest fajnie. I jest. O demet, jak mnie chwyciło teraz, akurat jak zacząłem nagrywać. Bo dużo mówię oczywiście. Wodę już skończyłem. Potrzebujemy max 8 centów, tak więc możemy... Można nawet 7 centów, ale dla bezpieczeństwa wolę zostawić 8. Bo mamy zniżkę przecież w sklepie. Okej. Okay. Tym razem wezmę. Nie będę zostawiał jak ostatnio. Chociaż... Aj, nie wiem. Może porzucę, jak będzie coś ciekawego pod spację. Może po prostu nie będę z tym wychodził poza floję. Rozwalimy tak jednego bossa. Bo wy nie lubicie, jak jestem OP. A Gapi to jest jeszcze taki wypracowany OP. Można powiedzieć. Bo dużo ryzykujemy, biorę na przykład ten Nine Lives. Okej. Okay. Speed, range and damage. Okej. Okay. Co tu mamy?
Piltaki, piltaki. Bad gas i... Tears up. Nice. I co teraz? Co teraz? Co teraz? Najwyżej pójdziemy z Mylicy Unicorn na następny floor. Tu chcę się troszkę pobawić, bo Candle dawno nie miałem. O, to głupio zrobiłem. Strasznie głupio zrobiłem. Itemem przede wszystkim. Tu się nawet nie przejmuję tym. Bo brałem pod uwagę to, że dostaniemy jednego hita. Powinienem pójść tak. Spoon. My spoon is too big. Nieważne. Dostaliśmy tajni od Mushroom. Bombsa Keys! Czyli tak. Kupujemy, przerabiamy. Świetnie. Naprawdę świetnie. Musiałem się upewnić, czy to jest... Przepraszcie, to co ja myślę. Goddammit. Wypadałoby wziąć urlop z tego YouTube'a. A jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś zrobił urlop z powodu jakiegoś przeziębienia czy czegoś. Może będę pierwszy? O, to głupio zrobiłem. Za bardzo się pośpieszyłem z szerzą. Ajajaj, strasznie głupie błędy robię. Teraz gdzie jest Super Secret? Już w ogóle nie możemy tak szukać tych Super Secretów, nie kapnąłem. Okej. Okay. Więc bierzemy to. A, dobra. Nie jest zicharge'owane, ale to nie jest takie ważne. Słuchajcie, czy będziemy kluczyki dostawać, żeby było śmiesznie. I Notched Axe, po co mi? Nieważne, jedziemy dalej. Necropolis. Ładnie. Nie wiem, czy chce mi się z nim walczyć. Nie ma po co w sumie. Chociaż jedynie jakby kasa by nam się przydała. Najwyżej wtedy. A na razie nie widzę większego sensu, żeby walczyć z Greedem. Dobrze. Najbardziej wkurzający załatwieni. Tak właśnie liczyłem na to, że otworzysz Super Secret, jeżeli tutaj będzie. I co mamy tutaj? Razor Blade. Nie wiem. Chyba nie. Szkoda serduszek. Okej. Okay. Na razie wszystko pod kontrolą. No, giniesz, giniesz. No. Bywało lepiej, ale nie ma co narzekać jak na razie. Liczę na to, że jeszcze gapi dostaniemy.
I mamy kolejnego bossa. War. Pierwszy kill of meat. Wow. I powinno się udać. Aż coś czasem buguje niestety, więc... Zobaczymy. No, jedziesz? Świetnie. Lucky food. Myślę, że tak. Dobra. Demon Baby nie było aż takie ważne. Wolałem Lucky Food. Okej, giniesz. I giniesz. Cały czas czerwone serduszka. Po co mi one? Jeszcze potrzebujemy sklepik, jeżeli osiągniemy 8 centów. A jak nie osiągniemy, no to odwiedzimy Greeda. Nice. Soul Head się na pewno przyda. Wkurzające pajączki. Jak widzicie, są bardzo wkurzające. A, to ja. Więc wiemy, że chcemy tutaj zdobyć 7 centów. Uff. God damn it. Będę musiał pójść po ciastko, dlatego muszę jak najszybciej zginąć. Nie no, postaram się wygrać. Nie wiem, jak to było. Aj, głupio, głupio. Już tylko łatwe HPS-y. I wkurzające zombiaki. Pokonałem bossa, ale nie. Mają lincy. Unicorn zostawię. Aj, mogę wbić. Nie przewidziałem tego, że Troll Bomba mi otworzy. Demet. Załatwione. Jeszcze tylko 2 centy. No. Liczyłem na Guppy's Tail. Ale nie można mieć wszystkiego. Więc jednak będziemy musieli zużyć tutaj bombę. Dawaj kasę. Poważnie. Ale ten. Z jednej strony głupio zabiłem, z drugiej strony... Dobrze wyszło, bo będzie dodatkowa kasa. Przypadkiem to wyszło niestety. Mogłem wam ściemnieć, że to było ten, specjalnie. I tak byście nie uwierzyli, ale... Przynajmniej bym się łudził, że ktoś z was uwierzy. $0.15. Zostawimy sobie właśnie na ostatni sklepik, na jak trzeba 8. Trzeba 8. Dobra, weźmiemy Soul Head'a chociaż. Soul Head się przyda. I bomba też. I takie będzie jeszcze troszkę kasy później, więc... Jest w porządku, a nie potrzebuje mi aż tak dużo, ponieważ... Na Necropolis 2 albo Depsach 2 będzie ostatni sklep. Tylko jeden sklep jeszcze nam został, więc... Nie trzeba tak jakoś patrzeć strasznie do przodu z tą kasą. Slot machine. No cóż. Dobra, jest, wszyscy są z tamtej strony. Więc załatwiamy.
Świetnie. Wkurzająca rodzinka. Już nie możemy rozwalać bombami, więc trzeba pomęczyć się chwilkę. Okej. Okay. I nie możemy tego podnieść oczywiście. God damn it. Troll 1. Chciałem się upewnić, żeby ten nie było, że mogłeś użyć My Little Unicorn, a potem było, o, macie rację, głupio zrobiłem. Wolę się upewniać. I czasem nawet marnować rzeczy, ale przynajmniej wtedy śpię ten spokojnie, że nie zmarnowałem takiej okazji na Gapiego. I teraz jakbyśmy dostali znowu jakiś teleport albo kartę, cokolwiek. Dobra. Tak jak mówiłem, jest kasa. Jest kasa, nie ma problemu. Szkoda, że teraz maski się trzymają razem, a nie serca. Okej. Okay. Głupie serca. I głupie maski. Ostatni przeciwnik. Dobra, jest w porządku jak na razie, jest naprawdę w porządku, no nie liczę z tego, że właśnie skrzeliłem. A, ja liczę znowu na teleport. Damn it. Ha. Book of Shadows? Book of Shadows. Może być ciekawsze. Chociaż na pewno by wiele osób mi napisało, dlaczego nie wziąć Book of Revelations, przecież to pan byłbyś praktycznie nieśmiertelny. I załóżmy, że dawno nie robiłem tej taktyki, więc why not? Damn it. I szkoda, że nie mogłem wziąć tego Gapis Tail. Dlaczego nie mogę wziąć tego Gapis Tail? Trollu. Troll Engine. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Tu jest dużo wkurzających typków. Zresztą dużo. Jak widzę, jak siebie słucham. Strasznie dużo jest wkurzających typków. Justice. Liczyłem na Solheta, ale niech będzie. Reszta też może być. Teraz za co będziemy kluczyki dostawać? Nie było Grida, ale mamy Lucky Food. Tears Up. Nie znamy. Bombs Akis. Mam nadzieję, że to jest teleport. Co ja w ogóle tu z itemem wziąłem? To oczywiście możemy wziąć. Co ja tu z itemem wziąłem? Goddammit. Chcę się upewnić, czy wziąłem. Po prostu ja jestem niemalże pewny, że wziąłem. Jest, dobra. A co tam było? Co ja tutaj takiego ciekawego mam? Jeszcze raz muszę zobaczyć tą listę. Pentagram z tego... Nie pamiętam. God damn it. Jeżeli to będzie teleport... Jeżeli pomęczymy, może dostaniemy kartę teleport. Tu w kartę od razu mogę wywalić. Dajcie mi kartę teleport. Def, to nie jest teleport. Jest! A.
poważnie. Mhm. Bad guess. High priestess. Bombs keys. 13 kluczy, to by nam starczyło. Jasne. Po co nam więcej? Jest, 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 jest. Tak dobrze nie ma. God damn it. Sekunda, sekunda, sekunda. Nie ma co kombinować. Bo mógłbym dwa razy się walnąć, dostać ten mam snipe, ale załóżmy, że odpuszczę sobie to. Wszystko? Tak. Znowu ciemność. Bardzo głupio. Bierzcie ich muszki! No poważnie. Wow, myślałem, że ich rozwalisz. Ale jak nie, to nie. Okej. Wow, dobra. Wiedziałem, że się przy czymś zagapię. To jest biblioteka. Damage up. Dobra, załóżmy, że zostaniemy przy tym Book of Revelations. I dostaniemy ten. Drugi level Cube of Meat chociaż. Come on, giniecie. 3 lokaty bardzo ładnie. Będzie na Dilly for Devil. Mam nadzieję. Tu nawet nie musimy wracać, więc nie przejmujemy się tą troll bombą. Justice. Jedziemy. Tak jak mówiłem, war. Czyli będzie kibownita, jak mówiłem właśnie. Wow! Ajajajajajajajaj. Bardzo głupio. Okej. Coś tu jeszcze jest do wzięcia? Nie. Nawet jeżeli jest, to mi się nie chce. Curse of the Lost. Okej, ani razu mnie nie zaatakujesz. Bardzo fajnie. Co tu mamy? Okej. Okej, czyli się pośpieszyłem troszeczkę. Myślałem, że tą pistolę już rozwaliłem. Czyli tam odłam, który na mnie wleciał. O to mi chodziło konkretnie, bo całej pistoli tak w sekundę niestety się nie da. Jak dobrze wiedzie. Stars. Jest dobry jako randomowy teleport, ewentualnie ratunek z opresji. Więc sobie zostawię jako taki ratunek z opresji.
Bardzo ładnie. Tylko szkoda, że nie było żadnego Solheta tam. W sensie Tinted Rocka nawet. Golden Chest! Okej. Okay. Jak na razie nie jest tak źle, szczerze mówiąc. Fakt, że mamy gapi sprawia, że jest całkiem w porządku. Ślepy zaułek, troszkę szkoda, ale... Za to jest Golden Chest. Który nam nie rozwalił żadnego Tinted Rocka tutaj, niestety. A miałem powiedzieć, że tak się nam uda. W ogóle bomby znowu możemy przecież ofensywnie zacząć używać. I tak zrobimy. Come on, Isaac. No i sprawdziliśmy całą prawą stronę. Oczywiście tutaj nie ma bossa. Tu trzeba akurat uważać z chowaniem się nad kamieniami, bo można nieźle dostać zielonym shotem. Keta. Na tej samej zasadzie działa. Jak Stars. Kluczyki jak najbardziej, to ja się cieszę z depów kluczyków. I kompas, spoko. Fajnie można zagrać za chwilę. Pogamblować, I mean. O, poważnie, byłem nad kamieniem. Byłem pewny, że jestem nad kamieniem. Może dostaniemy skatol. Poważnie, z Lucky Food tak przegrywamy. Będziemy tylko czerwone serduszko dostali, żeby było śmiesznie, oczywiście. Ha, ha, ha. Gra jest coś śmieszna. Bardzo. Rozwalimy automat, może przynajmniej te automaty jakoś zauważą, że nie żartuje. No, od razu widać różnicę. Starczy. Nic więcej tu nie ma. Co najwyżej secret. Coś myślę, że będzie tutaj. Liczyłem na przykład na Levy, że dosyć dwa soul hearty bonusowo. Niestety tak się nie stało. I możemy od razu iść w stronę bossa. Dwanaście kluczy, mnóstwo, spokojnie starczy. Wow, było blisko. Już połowa paska życia. Zdrowia. Różnie to ludzie nazywają. I Cathedral. A paska zdrowia jest raczej bardziej trafne. Jak Candle to już ty mi nie dasz. Ale co ty mi możesz dać? Ciekawego. Chociażby mity. Bardzo fajnie. Szkoda, że tak późno. Tak więc opłaca się rozwalić to, bo dostaniemy Solheta. O, oh, come on. O, oh, to było głupie. Zapatrzyłem się na tego wyżej umieszczonego. God damn it. Nie wolno tak tracić serduszek, głupio. Jedenaście kluczyków.
I ślepy zaułek. Ale warto było po te dwa kluczyki się tutaj przejść. W sumie to wyszedł jeden, bo jeden zużyliśmy na skrzynce, ale to nie ma większego znaczenia. Okej. Okay. Bardzo fajny pokój. Rozwalcie się na spikesach. Teleport? Nie, dzięki. A, i za blisko jednak. Jednak za blisko. Byłem ciekawy, czy to wypali, czy nie. Jak widać, nie wypaliło. Tears up. Dzięki wielkie. O, zapomniałem, że oni mogą strzelić i... Jakby teraz nie, dostał właśnie zielonym shotem, a nie robaczkiem, to byłoby nieciekawie. Hanged Man. Od razu można użyć. Mnóstwo bomb. I mnóstwo Hanged Manów. Nice. I jedziemy z Izakiem. Dobra. Dziwne, że jeszcze nie dostaliśmy hita. Właśnie. Aj, głupio. Głupio, głupio. Jeszcze za późno zacisnąłem spację. Okej. Okej. Bardzo fajnie. Może tędy. Co tu dostaniemy? Homing bombs! Chcę zrobić efekt na bombach, więc... O, nie rozwalaj go, nie! Więc rozwalamy właśnie... Ach, slofa. A dostaliśmy zwykły item, nie jakby od bossa, od mini bossa. Więc... Tym razem to nie miało większego znaczenia. No, szybko poszło. I zbugowałem, tak? Jak tak, to po prostu użyję teleportu, ale jak nie, to luźnik. To u tego pila znamy. Come on. Ale się nie bawimy. Dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście. Poszło lepiej przynajmniej niż w ostatnim wyzwaniu. I do zobaczenia następnym razem. Siemo!